Dzień dobry, adwokat Karolina Kwiatkowska. Kilka tygodni temu media obiegła informacja o pierwszym zabezpieczeniu udzielonym w sprawie dotyczącej kredytu złotówkowego. W jaki sposób zabezpieczenie może zostać udzielone kredytobiorcom posiadającym kredyty złotówkowe oparte na zmiennym oprocentowaniu WIBOR oraz jakie należy spełnić wymagania? Na te pytania postaram się odpowiedzieć w dzisiejszym nagraniu. Osoby posiadające kredyt złotówkowy oparty na zmiennym oprocentowaniu WIBOR mogą ubiegać się o udzielenie im zabezpieczenia przez sąd na czas trwania postępowania sądowego. W jaki sposób? Przede wszystkim mogą ubiegać się o obniżenie raty ich kredytu. Rata kredytu w przypadku uwzględnienia takiego wniosku zostaje znacznie zmniejszona. Wówczas kredyt staje się kredytem oprocentowanym jedynie na podstawie marży kredytu, która wynika z umowy kredytowej. W takim wypadku rata kredytu spada o kilkaset, a nawet o kilka tysięcy złotych. O tym, o ile rata spadnie, oczywiście decydują parametry danej umowy kredytowej. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia kredytobiorca może złożyć oczywiście wraz z pozwem, także w toku postępowania sądowego, ale nie tylko, ponieważ taki wniosek można złożyć również przed wytoczeniem powództwa, czyli przed wniesieniem pozwu do sądu. W takim wypadku, jeżeli sąd przychyli się do wniosku kredytobiorcy i udzieli zabezpieczenia, to kredytobiorca będzie zobowiązany do złożenia pozwu w terminie wyznaczonym przez sąd nie dłuższym niż 2 tygodnie. Jeżeli kredytobiorca nie złoży pozwu w tym terminie, wówczas zabezpieczenie upadnie. Jakie warunki muszą być spełnione, aby sąd mógł udzielić zabezpieczenia w ten sposób? Przede wszystkim kredyt musi być oprocentowany stawką WIBOR oraz podczas procedury udzielania kredytu bank musiał naruszyć obowiązki informacyjne w zakresie ryzyka zmiennej stopy procentowej. Poza tym oczywiście kredyt musi być otwarty, czyli kredytobiorca nadal musi spłacać raty kredytu. Czy złotówkowicze mają szansę na to, aby całkowicie zamrozić raty ich kredytu? Na ten moment takie orzeczenie jeszcze nie zapadło, niemniej jednak można przypuszczać, że jeżeli kredytobiorca spłacił już na rzecz banku kwotę wyższą niż kwota udostępnionego mu kapitału kredytu, to wówczas szanse na udzielenie zabezpieczenia właśnie w taki sposób znacznie rosną. Podsumowując, złotówkowicze mogą ubiegać się o udzielenie im zabezpieczenia na czas trwania postępowania sądowego, przede wszystkim poprzez obniżenie wysokości raty ich kredytu. Wniosek taki złotówkowicze mogą złożyć zarówno w trakcie postępowania sądowego, jak i wraz z pozwem oraz przed wszczęciem samego postępowania sądowego. Jeżeli posiadają Państwo jakiekolwiek wątpliwości lub pytania w zakresie zabezpieczeń udzielonych w sprawach WIBOR, zachęcam do zadawania pytań w komentarzach pod tym nagraniem. Dziękuję.